Witam Cię, widzu, bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się osobie Tomasza C., znanego w internecie pato streamera. Oczywiście, jeśli go nie znacie, już Wam tłumaczę, kim on jest. Jest to osoba, która występuje w internecie głównie za pomocą Instagrama, udostępniając krótkie filmiki na temat tego, co robi w danym dniu. Jeśli dalej nie wiecie, o kogo chodzi, to już przypominam. Nie tak dawno w mediach telewizyjnych była informacja o tym, że pewien youtuber wynajmował luksusowy apartament na ulicy Grzybowskiej i w pewnym momencie przestał płacić czynsz. No i właśnie tutaj chodziło o niego. Ta kwota wtedy sięgnęła do 50 tysięcy złotych. Jednak to nie jest wszystko, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. To było jedynie w ramach przypomnienia. Według informacji udostępnionych przez Boxdela, wiemy, że Tomasz ma jednak więcej za uszami. W tym przypadku niestety chodzi o to, że Tomasz prawdopodobnie jest PDF-em. Długi i obszerny materiał możecie zobaczyć na kanale u Boxdela, jednak ja spróbuję Wam coś skrócić. Na początku dowiadujemy się, że Nadia, była partnerka Tomasza, weszła w posiadanie bardzo wrażliwych dokumentów, czyli screenów z jego Instagrama oraz screenów z rozmów z Messengera. Na tych screenach, a także głosówkach, które zostały przez nią zgrane, widzimy i słyszymy, w jaki sposób Tomasz odzywa się oraz komunikuje z nastoletnią dziewczyną. Zobaczcie sami. Ile masz lat teraz? Szkoda, bo pomyślałem, że może miał pracę dla ciebie fajną taką. Z tego co widzicie, całość jest dość ohydnym materiałem, ponieważ samo pisanie w ten sposób już tak naprawdę jest czymś złym, a wysyłanie filmików ze swoim przyrodzeniem w samochodzie, zresztą zobaczcie sami. Rynkę widzę, teraz mi przygrywa, zaraz ci pokażę, że ja patrzę. Czekaj. To skur... Słuchaj, twoje cyski są najlepsze, najlepsze, najzdrowsze, ale ci masz taką słodziutką, że mógłbym lizać cały dzień bez kitu. Ale mogłabyś chociaż pójść raz na jakiś czas, Oczywiście Tomasz uważa inaczej, dlatego że według niego, kiedy on pisał z tą 14-latką w 2021 roku, wtedy było można, cokolwiek to oznacza. Według niego zmieniono prawo i dlatego to już jest przestępstwo. Większość tych moich wiadomości, tam nawet ta dziewczyna miała 14 lat, to minimum wtedy było 14 lat. Później dopiero, jak zobaczycie datę, później dopiero gdzieś tam rok czy dwa lata później podniesie do 15. Tomasz idzie w zaparte i pytanie jest takie, czy tak naprawdę to wszystko to się wydarzyło ze względu na przedawkowanie tego mefedro? Biegła rodem taki szatan, kurwa, że to jest historia. I wypuszczamy partnerkę. Oczywiście, jak powszechnie wiadomo, w internecie nic nie ginie. Boxdel opublikował również rozmowę z 14-letnią teraz dziewczyną, która wtedy w wieku 11 lat rozmawiała z Tomaszem oraz spotkała się z nim na żywo. Kiedy Tomek kazał mi przymierzać ubrania na dni, kiedy jej nie było w domu, bo... Ty miałeś w tamtym czasie ile lat? 11. 11 lat. 11, byłam chwilę przed urodzinami. Ja wtedy nigdy już nie miałem swojego pierwszego okresu. Mnie złapał za pupę. Z tą ręką do... Faktycznie do pier... Złapałem ją za dupę i powiedziałem, że Nadia ma lepsze. Na sam koniec mogę powiedzieć Wam, że Tomasz na tym nie poprzestaje. Oczywiście według informacji, które są udostępniane w internecie, opuszcza on kraj, chociaż możemy się domyślać, że to trochę ściema. Jadę, zapierdalam na lotnisku. Zmęczony, tak, już to jest historia. Z drugiej strony jednak próbuje grozić swojej byłej dziewczynie, z którą ma dziecko. Bo mnie tu... i oddaj mi Instagrama, bo będzie żałowała, będzie taka wojna, że nie wyjdzie z domu, będą pluśnać. Oj, Tomaszku, Tomaszku, czy tobie się w głowie czasem nie popierdoliło? Kurwa, człowieku, wstydu nie masz. Drogi widzu, oczywiście, daj upust w komentarzach, co o tym myślisz i powiedz, jak zareagowałbyś na wieść o tym, że twoja córka jest w takiej sytuacji i pisała z antybohaterem tego filmu. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, zostaw łapkę w górę, jeśli się podobało i chcesz więcej. Pozdrawiam.